Witam. W ramach przyswajania wiedzy na temat tego, jakimi metodami mogą się posługiwać albo się posługują służby, czy też przestępcy, albo służby łamane na przestępcy, bo czasami tak to wygląda, pewnie też nie zawsze. Jakie oni mają możliwości posługiwania się broniami, o których my nie mamy pojęcia, a powinniśmy o nich wiedzieć, ponieważ takie bronie są stosowane i to chyba już od 70 lat, to może się zapoznajmy, jak wygląda technologia. To jest film z 2018 roku, ja go dopiero będę oglądał, ale oglądniemy sobie razem. Materiał wyemitowany przez National Geographic, już niedostępny na ich stronie, oraz inne materiały. Technologia przesyłania głosów do głowy jest stosowana przez zorganizowane grupy przestępcze, to jest mafie prawne, wojskowe, medyczne, psychiatryczne, uniwersytety, jednostki badawcze, prywatne korporacje, firmy detektywistyczne, służby, pauza, wszystkie one podlegają kontroli służb. No tak, bo firmy detektywistyczne są przecież zakładane przez byłych funkcjonariuszy. Tu mamy ten komentarz osoby, która wrzuciła ten filmik, ja go odczytam. Film dotyczy rozbiorów Polski, prawda, czyli też bardzo fajny temat. Komentarz jest taki: tak, ja jestem ofiarą tych eksperymentów. Małopolska, ujawniam co mogę na moim kanale, ile razy mnie chcieli wykończyć, sam prawdziwy Bóg wie. Wkopał mnie w to jeden z najważniejszych psychopatów z kleru, występujący w RM, jego zwierzchnik z Watykanu. Tak zwani eksperci od duchowości, to się możemy domyślić, RM, jakie to może być radio, prawda? Grożą mi śmiercią bezustannie, bronie energii skierowane i czytanie mózgu zdalnie są już na takim poziomie zaawansowania, jak przesłać głosy do głowy na odległość. To było już gotowe około 70 lat temu. I tu mamy linka, prawda? Tam czwórka była jako ostatnia, prawda, w linku, więc to jest ten sam link. Oglądnijmy sobie, żebyśmy się orientowali. Jest to poza tym też ciekawe i też jest to dla dobra publicznego nagrywane, ponieważ jeżeli ktoś będzie atakowany przez takimi broniami przez deweloperów na przykład, albo jakieś służby, bo będzie niepoprawny, no to przynajmniej będzie mógł mieć świadomość, jaka jest technika stosowana. This audience thinks they're here to preview a new show. But actually, they're about to take part in a first-of-its-kind noise-busting experiment. We're going to try out a special loudspeaker which can target sound very accurately and to a precise location. Now when I whisper through this, it can be aimed right at you and nobody can hear. We'll hear the sound. It sounds like it's right here. It's basically like a laser of sound. Quiet down, please. We're watching you. Just like light, the sound can be beamed to one individual over great distance. Without creating noise that would bother everybody else. So with something like this, I can stand off to the side and you can deliver sound right to the person that needs to hear it. And nobody else is bothered. Whoa, this is crazy. And you don't add to the noise problem. It's like he's sitting right here. No to teraz możecie pozdrowić na przykład pana Elona Muska, który rozmieszcza jakieś satelity, prawda, gdzieś tam na orbicie. Już nie wspominam o panu Gatesie, który ma pewnie takie pomysły, które nam by do głowy nie przyszły, ale te satelity to można im pomachać teraz, nie? Bo granice międzykrajowe przestają w ogóle obowiązywać. Już dawno zresztą nie obowiązują w takich sprawach, myślę. The device works by using ultrasound, the same thing doctors use to scan pregnant women. Its short wavelength means sound can be beamed almost silently to an exact spot. It's used in retail stores across the world to create sound cones that advertise products. It worked in this Turkish supermarket. Now we want to see if we can use it here in the US to stop nuisance behavior in its tracks. We've got our night vision cameras up and running and we're good to go. It might only be black and white, but it means we'll be able to watch them while they watch the show. Let's see how they react when the laser sound hits them. Excuse me, sir, with the soda. Can you keep more quietly? At first, I was kind of freaking out because I'm like, well, what the hell is that?
Then I figured it out, like the guy in the front was, he was on the mic. Yeah, you. Oh, okay. Thank you. Thank you. Like, I don't want to disturb the ambiance of everybody, so yeah, if I'm slipping too loud, let me know. I'll put it down. Hey, lady in the front. Can you put your foot down, please? Can you put your foot down, please? Even the lady with the feet, she got freaked out too. She put her feet down immediately. First, I thought that I might have been in a horror movie, so there were these whispers telling me to take my feet down. I didn't know if anybody else heard what I heard, but I heard it and it was specific to me, so I took my feet down. I knew she was kind of embarrassed. Cut the phone off, please. Thank you. Mając takie potężne narzędzie, no to po co się tym chwalić, prawda? Jak sobie dodamy do tego jeszcze sztuczną inteligencję, prawda? Czyli nanotechnologię, nanoneurony bodajże, neuronaukę całą do tego, czyli po prostu jesteśmy w stanie wytwarzać procesy myślowe, możemy stworzyć robota, możemy stworzyć tak naprawdę klona i nie wiadomo, czy takie osoby nie istnieją, szczerze powiem, bo rozmawiałem z taką osobą, która podejrzewa, że może kimś takim być. To jest śmieszne, prawda, teoretycznie, ale jest to tak naprawdę możliwe, ponieważ Korea się już bawi w klonowanie zwierząt, a nie wiadomo, czy już w latach 50. się nie bawiła w klonowanie ludzi i puszczanie ich na zachód na przykład, jako szpiegów. Wszystko jest możliwe, bo 50 lat to nie jest taki daleki okres. Jak my się tu przypadkowo rykoszetem dowiedzieliśmy, w którymś tam roku, to nie wiadomo od kiedy oni potrafią klonować i programować mózgi, także raczej bym tutaj oddychał spokojnie i nie wzbudzałbym jakiegoś oburzenia w tej sprawie, bo nie wiemy, co tak naprawdę jest możliwe. Jak sobie dodamy klonowanie i właśnie potem jeszcze neuronaukę do tego, która w 2007 już była rozwinięta przez firmę Microsoft, prawda? No to mamy taką biotechnologię, że mamy robotyzację, prawda, społeczeństwa w dużym stopniu. Thank you.
Tak, i tu mamy prezentację tego, jak można sobie fajnie strzelać. Podejrzewam, że jak się ogólnie podkręca zakresy, no to przecież to może być szkodliwe dla zdrowia, więc mamy powiązania z rakiem, atakami serca, różnymi rzeczami. Ściany oczywiście nie są jakimś dużym problemem, także generalnie fajna sprawa, która z pewnością będzie używana na wojnie, a nie przeciwko cywilom. No w rękach takiego państwa jak Polskie albo nawet Stany, bo wystarczy, że się zmieni prezydent, chociaż tu niektórzy w ogóle się zastanawiają, czy pan Trump jest taki fajny, jak się wydaje, ale już abstrahując od tego, mając taką technologię w rękach ludzi, takich, którzy są przy władzy, a z reguły są to psychopaci, degeneraci i zwyrodnialcy niestety, tak naprawdę, więc w rękach ludzi, którzy mają zapędy totalitarne, to naprawdę źle wróży. Już nie mówię też o technokratach, którzy nie muszą formalnej władzy sprawować, tylko kreują sobie pajaców, jakichś tam polityków, prawda, którzy tam są premierami, jakimiś prezydentami, no i oni sobie mogą wszystko, rozbudowywać sieci 5G, satelity puszczać, więc mają w ogóle niezachwianą władzę, która nigdy w historii nie występowała w ogóle, żeby nie było takiej sytuacji, żeby ktoś prowadził eksperymenty na ludziach, bo to się robi chociażby w Polsce, robiło się w Stanach, robi się w różnych krajach, na przykład NATO, nie wszystkich, ale nikt za to nie odpowiada. Jeżeli się komuś robi takie eksperymenty, to jest to legalne, jest to zalegalizowane, więc takiej tyranii, jeżeli chodzi o wchodzenie komuś do głowy i chociażby wysyłanie jakichś dźwięków i obserwowanie takiej osoby po to, żeby opatentować broń, to jeszcze nie było w historii świata, więc żyjemy generalnie w najbardziej nieludzkich warunkach, jakie były w historii w ogóle świata, prawda? Bo jeżeli się zabije człowieka z karabinu i szczeli mu się w łeb, no to ginie natychmiastowo, tak? Ewentualnie jak się trafi w inne miejsce, to może to trochę dłużej potrwać, ale spowodować u kogoś schizofrenię i go dręczyć, powodując jakieś tam głosy w głowie, no to to jest chyba jedna z bardziej niehumanitarnych metod stosowanych w ogóle na cywilach, także rozwój technologiczny faktycznie idzie w parze z rozwojem barbarzyństwa tak naprawdę. Temat klonowania ludzi, prawda? Projekt 245, no niestety do tego to zmierza i tu nie ma co mieć wątpliwości, że z pewnością będzie to możliwe. Już jest, podejrzewam, bez żadnego problemu w ogóle, więc to są jakieś chyba bajki tak naprawdę dla niewtajemniczonych, jakiś tam 245. Ogólnie ten kanał się wydaje ciekawy, także każdego zachęcam do tego, żeby sobie sprawdzał. Tu jest tylko 314 subskrypcji, a materiał jest tak istotny i wartościowy, że nawet sobie myślę, że większość osób nie zdaje sprawy, jak bardzo jest to istotne w ogóle dla nich, żeby mieć wiedzę na temat takich rzeczy. Tutaj pani Ewa Pawela się wypowiada na przykład i wypowiada się często też pan jeszcze, który się nazywa pan Hake, Witold Hake, razem z tą Ewą Pawelą bardzo często tu go mamy. Też warto sobie posłuchać, żeby mieć wiedzę na temat tego typu broni. Pana Podleckiego już sobie nie pooglądacie, dlatego że był najprawdopodobniej zbyt niebezpieczny dla dużego biznesu, więc został taką bronią właśnie wyeliminowany. Tu jest film na jego temat, jakby ktoś chciał poznać historię tego człowieka i czego on dokonał, komu wszedł w drogę i jak skończył, no to jest tutaj prezentacja możliwości takiej broni.
No, natomiast myślę, że tutaj chyba coraz mniej ludzi ma wątpliwości, że to nie jest jakaś bajka Disneya albo Hollywoodu, tylko jest to po prostu technologia przydatna dla psychopatów, którzy się zajmują dręczeniem społeczeństwa tak naprawdę, bo chyba nikt nie wierzy w to, że władza w gruncie rzeczy tak spatologizowana jak dzisiejsza w dobie takiego rozwoju technologii kieruje się tym, żeby służyć społeczeństwu. Generalnie próbuje ta władza jakieś minimalne pozory utrzymywać tego, że służy tam społeczeństwu, ale w gruncie rzeczy to są ludzie, którzy mają po prostu dziwne pomysły i dużo pieniędzy i no, przy braku barier moralnych i prawnych jakichś zahamowań, no to mogą mieć plany naprawdę niezaciekawe dla nas. No i myślę, że takie mają. No warto po prostu wiedzieć, co jest możliwe, żebyśmy się nie zachowywali jak barany. Także tyle. Pozdrawiam serdecznie, łapka w górę, hej.